Zapraszamy do słowa pana posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Kazimierza Gołojucha. Czcigodni księża, czcigodne siostry zakonne, szanowni państwo, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj po raz szósty, aby dać nadzieję i nie tylko dać nadzieję, ale wesprzeć tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Chore dzieci. Święty Jan Paweł II powiedział, że człowiek jest wielki przez to, czym dzieli się z innymi. I dzisiaj, drodzy państwo, tutaj, którzy jesteście, którzy będziecie przybywać, którzy będziecie wspomagać potrzebujące dzieci, dzielicie się tym, co jest najbardziej wartościowe. Pomocą drugiemu, pomocą bliźniemu. I ja serdecznie chciałbym podziękować organizatorom, księżom, siostrom, wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten kiermasz trwa, że jest tutaj i że tyle osób przybywa. Ja ze swej strony chciałbym bardzo serdecznie podziękować Fundacji Dajmy Nadzieję, bo oprócz tego, że tutaj jest na tym kiermaszu, jest głównym współorganizatorem, to na co dzień prowadzi świetlicę przy katedrze. Dziękuję księdzu proboszczowi, Janowi Niklewi, księdzu Sławomirowi, ojcowi, ojciec, który tutaj posługuje, księżom proboszczom, za to, że przy swoich parafiach również organizują taką pomoc dla potrzebujących, dla dzieci i młodzieży. I wierzę, że ta idea kiermaszów, które tutaj się odbywają, będzie trwać, a przy niej te osoby, które zechcą wspomagać. I wierzę, że tak zawsze będzie. I na ten dzisiejszy dzień, na ten dzień takiego wzajemnego ubogacania się wszystkim mówię szczęść Boże. Dziękuję bardzo.